Cześć, siemanko, witam w pierwszej części mojego vloga z lubelskich targów piw rzemieślniczych. Jednak przyjechałem w czwartek, a nie w piątek. Z powodów rodzinnych musiałem przyjechać dzisiaj, bo jutro będę miał rano coś do załatwienia, więc już mi się nie chciało z samego rana jutro wstawać. Ale nic to, więc będę tu trochę dłużej od czwartku do niedzieli. Za chwilę wam coś pokażę. Możecie zobaczyć, jestem przygotowany do targów, krata wzięta, także będę czym przywieźć piwerka. Kurde, właśnie zdałem sobie sprawę, że zapomniałem zabrać ze sobą jednej, a właściwie dwóch dosyć ważnych rzeczy, a mianowicie szkła na festiwal. No i chuj, no i cześć. W którym bym testował piwo, więc będę musiał po prostu zakupić sobie szkło na festiwalu, albo może jeszcze pójdę dzisiaj wieczorem, zobaczę u siebie w sklepie, w jakich cenach jest szkło, bo pewnie na festiwalu będzie ciut droższe niż w sklepach. No ale zobaczymy, nie ma się co martwić, w każdym razie na pewno jakieś tam szkło będzie, w którym będę testował piwo, więc nic się takiego nie stało. Cześć, witam was, jest piątek, godzina 11, więc za 5 godzin rozpoczynają się lubelskie targi piw rzemieślniczych. Ja osobiście już zdążyłem załatwić sprawę, którą miałem załatwić rano. No i teraz wróciłem i tak siadłem zobaczyć, czy coś nowego ukazało się na liście piw, jakieś nowe informacje z browarów właśnie odnośnie piw dostępnych na festiwalu. Swoją drogą jest zimno, piździ jak w Kieleckim, jest minus 4 stopnie w tym momencie w Lublinie, a jest już godzina 11, także lodowa, ale jutro podobno ma być lepiej, 5 na plusie, zobaczymy. W każdym razie ukazały się nowe informacje. Mamy już informacje z browaru Łańcut i pracowni piwa. Już zerkamy, co my tutaj mamy. Z Łańcuta najpierw ryżowe IPA, Hefeweizen, Berliner Weisse, Das ist Kwas, Malina Wiśnia, New England IPA, Rice Lager, kryształowe, po zmianie nazwy, czyli ten dawny kryształ. Rajski Plyn Czech Pils, Żytomierz Extra Stout, Zawisza Czarny będzie, no ale pewnie drogi. Trapper Belgian IPA, Czarna Polewka Stout Owsiany, Flanders Bread. I tutaj premiera, prapremiera właściwie pisze, że coś, co będzie niespodzianką. Ekstrakt 25%, 11% alko. Co to będzie za piwo? Nie mam pojęcia, ale przypuszczam, że jakiś ris na pewno, z jakimi dodatkami trudno powiedzieć. Przechodzimy do pracowni piwa. To mamy tutaj Flanders Black Currant Ale, Brett Wheat Ale With, Wild Cherry Saison, Honey IPA, Tropical Rice IPA, Rye IPA, Fruit Ale, Lager Porter, Sour Fruit Ale, 12,44% alkoholu i mamy tutaj premiery. Orange is the new stout, winter stout, 20 stopni plato, 7,8% alkoholu, to może być ciekawe, bo tu widzę, że jest stout z pomarańczą chyba, zobaczymy, może spróbuję tego. The Deer Hunter, jak ta gra swoją drogą, kiedyś taka co się polowała, to się właśnie nazywała Deer Hunter, z tego co pamiętam, TDH IPA. Wizyta gospodarska, porter z malinami, lane z pompy. I to jest kooperacja z browarem zakładowym, czyli browar zakładowy ma tą wizytę gospodarską z Morello, a na stoisku pracowni piwa znajdziemy wizytę gospodarską z malinami. No także to na razie tyle. Zakładowego nadal nie ma i prawdopodobnie nie będzie do samych targów. Tak przypuszczam, no bo co, zostało już 5 godzin, więc jak wstawiał godzinę przed, to chyba takie trochę bez sensu, no nie? Takie trochę chamsko.pl, więc myślę, że już sobie darują. Więc pewnie już ta lista się nie zmieni, ale zobaczymy, kto wie, może coś jeszcze jutro wstawiał, różnie może z tym być. No ja będę się tak o 15.30 zbierał na targi. Mam niedaleko, powiedzmy 20 minut piechotką, także... Mamy godzinę 13, więc jeszcze 3 godziny do rozpoczęcia targów. Byłem u siebie w sklepie zobaczyć, czy może jest jakieś szkło degustacyjne, ale niestety były tylko szklanki z parmezana. Idę właśnie sobie szamać jakiś obiadek, coś dobrego. Siemanko, właśnie idę na targi, jestem w drodze. Już zostało niecałe 15 minut do rozpoczęcia.
w tle za mną Park Ludowy, bardzo lubię to miejsce, za czasów studenckich często tu przychodziłem. Park w takim surowym klimacie, takim można powiedzieć postkomunistycznym, szerokie, długie alejki. Jest też takie zasiala amfiteatr, także fajne miejsce. Do miejsca targów stąd mam, no powiedzmy, niecałe 10 minut drogi, bliżej 7 niż 10, więc zaraz tam będę na terenie. A więc jesteśmy równo o czasie, w zasadzie jest 16, tak wygląda mniej więcej tutaj. Targi wyglądają tak z zewnątrz. Mamy budynek Targów Lublin. W środku widzę chyba pustki na razie. Dobra nasza. Chociaż już trochę osób jest przy kasach. Zaraz zobaczymy, gdzie ta kasa, która mnie interesuje. Jesteśmy już na terenie targów, wejście bez problemu, w ogóle jak na razie pustki. Prawie nikogo nie było przy kasie, odebrałem akredytację, ale muszę sobie uzupełnić dane, także zaraz sobie wpiszę wszystko, siądę na spokojnie. A na razie pusta hala, zobaczcie sobie jak to wygląda. Generalnie wszystko na razie wygląda tak, jak widzimy puste stoły, więc myślę, że live się odbędzie bez problemu, będzie w miarę cicho. Na początku mamy kolorowe jarmarki, widzicie baloniki. Dalej będziemy mieli stoiska z piwem zapewne, zaraz tam przejdziemy. Akredytacja, jak widzicie, uzupełniona, także teraz będziemy powoli ruszali w stronę targów piwnych. Bo kolorowe jarmarki, nie wiem czy Was zainteresują, idziemy tam, gdzie, co nas bardziej interesuje. Niestety jest drobna niedogodność, bo zepsuł się kabelek w selfie-sticku i niestety muszę wszystko wciskać ręcznie. No także postaram się, żeby jak tutaj jak najmniej Wam gibał obraz, aczkolwiek no niestety selfie stick ma to do siebie, że ciężko go utrzymać stabilnie. Będą jakieś drgania. O, widzimy już, mamy pierwsze stoiska browarów. Widzę pracownia piwa, browar artezan. Cztery ściany. Także już powoli tutaj się chłopaki rozkładają. Mamy browar Golem. Tutaj Lerwik, proszę bardzo. No i co najpierw robimy? Najpierw będziemy szukali szkła oczywiście, bo zapomniałem, jak wiecie. O, są jakieś szkiełka degustacyjne przy browarze Golem. Proszę bardzo, malutkie, fajne takie szkiełka. Może sobie zakupię za chwilę. Witam serdecznie. Co my tutaj mamy? Mamy Lilith, różne edycje. Bourbon Barrel Aged Moloch. Także idziemy dalej, zaraz się zdecydujemy, które piwka pierwsze bierzemy. Bo jest i browar Harpagan. Widzimy Powa Papryka, Klątwa Mastalerza, Mizianie Mamuta, Bombato Pata. Czy jakieś szkła w Golemie? Widzę jakieś zadwydychy, ale to jest chyba pojemność 0,3, więc nie teraz. Na razie weźmiemy jakieś takie degustacyjne, co by na początek się nie spatolić. Mamy i browar zakładowy. O, tutaj także są szkiełka degustacyjne, widzę. Teraz zobaczymy w jakiej cenie. To wirówka. Zobaczyć tablicę. Tu szkiełek zaraz przejdziemy. Browar 1 Ham. Mamy tutaj, proszę bardzo. Werka. I zaraz obok jest browar Widawa. Widzę Dark Forest jest. Jakby mogło nie być. Jest też porter. Szark oczywiście także. No, także zaraz coś będziemy działać. Jest browar Schaupiw. Mamy sklep z piwami Heinau. To tu właśnie będzie ten browar kabinet. Tu mamy także browar The Gerecz Monks. Widzę jakieś szkiełka, ale wszystko 0,3. Chyba nie ma nic tutaj degustacyjnego. Także przyjdziemy później. Może tak nie po kolei trochę łazimy, ale
ale chcę się na razie rozejrzeć, co tutaj w ogóle jest, bo w tym roku inaczej jest wszystko poustawiane. Jakoś właśnie mało tych kolorowych jarmarków. Mam nadzieję, że się opatrzcie, jaki fajny drogowskaz do Beer Crossa. Później sobie zrobię zdjęcie. Właśnie jakoś jest mało w tym roku tych kolorowych jarmarków. Tamta część hali jest strasznie pusta. Jak widzimy, mamy pracownię piwa. Co tu mamy? O, The Beer Hunter. To piwo, o którym dzisiaj mówiłem już na vlogu. Mamy Tango z Mango i wniosek urlopowy. Proszę bardzo, butelki po 9 zł. Elegancko. Jakieś szkiełka widzę, ale nie ma chyba setki. Więc chyba wezmę sobie to z Golema w sumie. Mamy browar Kazimierz. Zameldowany. Mamy piwowarownię. Także widzę jakieś szkiełka. A także nie widzę nic niestety degustacyjnego. Mamy browar Raduga. Także idealnie nam się złożyło, że nie ma ludzi, bo mogę dla was coś tutaj pokręcić. Mamy Kingpin także. Już widzę pojedyncze osoby próbują piw. Już troszeczkę się zaczął ruch, już pojedyncze miejsca zajęte. Zaraz my sobie coś zajmiemy, co by tutaj tego live'a zrobić. Mamy browar Marienstadt, to patrzcie, są piwa w puszkach. 8 ziko za puszeczkę, fajna sprawa. Mamy tutaj Barrel Age. Barley wine z whisky widzę tutaj, wheat wine, chocolate rye Reese. Także zaraz sobie chyba sprawię szkło i będziemy powoli dziabać. Mamy browar Profesja, są świąteczne skarpetki. Ciężko zdecydować, którego piwa skosztować pierwszego. A tutaj mamy browar Łańcut, mamy Beer Bros, mamy Nepomucen, mamy Pinte i Brokreację. Także zobaczymy, co w Łańcucie. Na razie pusto jeszcze dosyć. Widzę jakieś szkła, ale to tak, że nie są... A są pojemności 01 za 6. Z tego co widzę, elegancko. Nepomucen. Oczywiście mamy Shadow na kranie, mamy Dark Forest. Proszę bardzo, Bread Barrel Aged. Czyli się wyjaśniło. Chyba tajemnicza nazwa. Koźlak jesienny Carpio Echo. Saint O, czyli Wheat IPA. No dobra. Mamy Pinte, oczywiście, tradycyjnie. I mamy Brokreację. I to już by było w sumie prawie wszystko. Zobaczymy, czy z Brokreacji jakieś szkła są. 01, ale niestety nie. Niestety nie, więc przechodzimy dalej. Jeszcze pójdziemy do ostatniego rzędu i zaraz będziemy szukali szkła. Na coś się będę musiał zdecydować. Na razie, jak na razie Golem do mnie przemawia najbardziej, najfajniejsze, aczkolwiek nie wiem, czy będzie poręczne w trzymaniu. Już, że tak powiem, w późniejszym czasie, jak się troszeczkę ciachniemy, to boję się, że może mi gdzieś wypaść z ręki. O, Browariana ma też fajne szkła. Ale to widzę, nie są 01. O, jest Octavio. Pisanie nie ma ceny. Nie ma ceny. Także idziemy jeszcze tutaj. A już przejdziemy wszystkie browary. Proszę bardzo, trzech kumpli. Ważymy, co lubimy. Zawsze gdzieś tutaj było stoisko PSPD, mniej więcej w tych tutaj właśnie Dziki Wschód mamy. Właśnie w tych rejonach było stoisko zawsze PSPD, a teraz nie, właśnie ciekawe, poszukam, przywitam się z Karolem Zawistowskim, naszym widzem. Mamy browar Incognito, też widzę szkiełka, ale niestety nie 03. Mamy Wrężel, o, są szkiełka degustacyjne i myślę, o, właśnie praktycznie takie szkło, którego zapomniałem. Mamy browar Lasowiak, czyli naszych debiutantów.
Mamy szkiełka także. Jest Migrant, jest Krawaciarz, czyli piwa, których chciałem spróbować. Mamy szkiełka. Także coś później wybierzemy na pewno. Browar Dukla. Black Pearl. Proszę bardzo. Kurde, przekręciła mi się plakietka. Mamy browar Behret. I tutaj mamy... Dokładnie, dokładnie Behret ze Słowacji. Mamy tutaj piwerka, potem coś spróbujemy. Browar Cztery Ściany, także nasi debiutanci na targach piwnych. I browar Artezan. Jak widzicie, zakupiłem szkła, oba po dyszce, więc jestem bardzo zadowolony w sumie. Mamy 0,1 i 0,3 do degustacji. Myślę, że większych ilości nam nie trzeba. Właśnie piję piwo Migrant z browaru Lasowiak, z debiutanckiego browaru. Jest to piwo pszeniczne z brzoskwinią. Powiem wam, że zapach jest obłędny. Po prostu taka brzoskwinia intensywna. Coś zawalistego. Jeżeli chodzi o smak, jest taki specyficzny. Powiedziałbym, taka orężatka brzoskwiniowa, która szybko bardzo staje się taka dosyć wodnista. To się rozchodzi po języku. Także tej pszenicy nie czuć. Czuć bardziej brzoskwinię i to ona tutaj dominuje. Ale piwo jest takie fajne, gładkie. Myślę, że godne spróbowania. Bardzo takie fajne, orzeźwiające. Na letnie dni jak najbardziej na propsie.